Cześć, witajcie. Samsung zaprezentował właśnie rodzinę flagowych smartfonów Galaxy S22. Dzięki uprzejmości producenta możemy przyjrzeć im się już w dniu premiery. Zatem popatrzmy. Samsung Galaxy S22, czyli model podstawowy, jest wyposażony w wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości Full HD+. Częstotliwość odświeżania obrazu na ekranie jest regulowana w zakresie pomiędzy 10 a 120 Hz, zależnie od potrzeb. Natomiast panel dotykowy jest odświeżany z częstotliwością 240 Hz. O komfort naszych oczu dba sztuczna inteligencja, dostosowująca nie tylko jasność i częstotliwość odświeżania, ale również ograniczająca emisję szkodliwego światła. Pod ekranem zamontowano ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, a jeszcze głębiej procesor Exynos 2200 powstający w litografii 4 nanometry. Warto w tym miejscu dodać, że w większości regionów świata smartfon ten jest jednak wyposażany w konkurencyjny układ Qualcomm, czyli Snapdragona 8 pierwszej generacji. W Galaxy S22 procesor jest wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz pamięć wewnętrzną występującą w wersjach 128 albo 256 GB. Niestety pamięci nie pomiększymy. Smartfon ma oczywiście moduły NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 czy oczywiście 5G. Główny aparat fotograficzny ma z kolei matrycę 50 megapikseli i przysłonę 1.8 oraz optyczną stabilizację obrazu. Obok znajdziemy jeszcze 12-megapikselowy aparat szerokokątny z przysłoną 2.2 i polem widzenia 120 stopni, a także 10-megowy aparat z teleobiektywem dającym trzykrotne, bezstratne przybliżenie. Również i ten aparat ma optyczną stabilizację obrazu, a przysłona to 2.4. Komplet fotograficzny dopełnia 10 aparat do selfie z przysłoną 2.2. Wszystko to zasila stosunkowo niewielki akumulator o pojemności 3700 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 25 W, ładowaniem bezprzewodowym 15 W i ładowaniem zwrotnym. Obudowa o wymiarach 146x76x7,6 mm może poszczycić się certyfikatem szczelności IP68, natomiast cały telefon waży 168 g. Większy model, czyli Galaxy S22, Plus jest bardzo podobny. Od modelu bazowego różni się rozmiarem ekranu. Ma 6,6 cala, ale niezmiennie jest to matryca Dynamica AMOLED 2X z rozdzielczością WHD i odświeżaniem do 120 Hz. Akumulator urósł tu już do 4500 mAh, natomiast moc Ładowania przewodowego do 45 W. Parametry ładowania bezprzewodowego są takie same. Lekko zmieniono moduł bezprzewodowy obsługujący dodatkowo standard Wi-Fi 6E oraz łączność ultra-wide band. Wymiary tego modelu to 157,4 na 75,8 na 7,64 mm, natomiast waga 196 gramów. Wszystkie przedstawione dziś modele pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12 z firmowym interfejsem Samsunga One UI wersji 4.1. We wszystkich przypadkach zestawy fabryczne niestety są pozbawione ładowarek. Mamy tam tylko igłę do otwierania gniazda na karty i przewód USB. Nowe smartfony występują w czterech wersjach kolorystycznych. Przejdźmy teraz do Galaxy S22 Ultra, który jest najlepiej wyposażonym, najbardziej oryginalnym, no i największym modelem nowej serii. Ma to być następca kuntowej serii Galaxy Note, zatem otrzyma wsparcie dla S22 i gniazdo pozwalające schować ten rycik w obudowie smartfonu. Ma też zupełnie inną od pozostałych dwóch modeli, bardziej wyrazistą, trochę bardziej kanciastą stylizację. W modelu tym zastosowano ekran znowu Dynamica AMOLED 2X, ale już o przekątnej 68 cala i rozdzielczości Quad HD+. Częstotliwość odświeżania obrazu jest tutaj regulowana już w zakresie od 1 do 120 Hz, natomiast dotyk jest próbkowany niezmiennie 240 Hz. Procesor jest oczywiście taki sam jak w pozostałych dwóch modelach, ale tu mamy trochę więcej y, wariantów pamięciowych do wyboru, bo mamy 8128, 12256, 12512, a nawet w niektórych regionach spotkamy jeszcze 12 GB RAMu i Terabajt pamięci wewnętrznej. Galaxy S22 Ultra zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, ładujący się przewodowo z mocą 45 W, bezprzewodowo 15 W i z ładowaniem zwrotnym. Galaxy S22 Ultra, poza odmiennym kształtem, otrzymał też odmienny od pozostałych dwóch nowych modeli zestaw fotograficzny. Selfie zapewni aparat z matrycą 40 megapikseli i przysłoną 2.2, natomiast rolę aparatu głównego pełni tutaj matryca 108 megapikseli z optyczną stabilizacją i przysłoną 1.8. Mamy też oczywiście aparat szerokokątny 12 megapikseli z przysłoną 2.2 i polem widzenia 120 stopni, a komplet wieńczą dwa 10-megowe aparaty z teleobiektywami i stabilizacją. Pierwszy z tych aparatów wyposażono w klasyczny obiektyw o trzykrotnym przybliżeniu i przysłonie 2.4, natomiast w drugim mamy już obiektyw peryskopowy, czyli taki położony na płasko w obudowie o przybliżeniu 10 razy i przysłonie 4,9. Podobnie jak pozostałe dwa telefony również i ten ma certyfikat szczelności IP68, natomiast wymiary jego budowy wynoszą 163,3 na 77,9 na 8,9 mm przy wadze 229 g. Poza smartfonami Samsung zaprezentował dziś również rodzinę flagowych tabletów Galaxy Tab S8. I podobnie jak w przypadku telefonów mamy trzy modele, z których dwa dzielniczki ze sobą większą część specyfikacji, a najciekawszym modelem pozostaje model z nazwą Ultra. Zacznijmy od wspólnych cech łączących wszystkie trzy nowości. Wszystkie trzy tablety bazują na procesorach Snapdragon 8 generacji pierwszej. I we wszystkich trzech znajdziemy wsparcie dla rysików S Pen, a także potwórne głośniki stereo sygnowane przez AKG z systemem dolby Atmos, po trzy mikrofony oraz moduły Bluetooth 5.2, WiFi 6E, a także w opcji, oczywiście, modemy 5G. Każdy z tabletów umożliwia rozszerzenie. Szerzenie pamięci za pomocą karty microSD, mają również akcelerometry, żyroskopy, czujniki geomagnetyczne, czujniki hala i jasność. W każdym z tych trzech tabletów znajdziemy też podwójny tylny aparat fotograficzny z główną matrycą 13 megapikseli przysłoną 2.0 oraz szerokokątnym 6-megowym aparatem o przysłonie 2.2. Do tabletów producent oferuje oczywiście dedykowane pokrowce w różnych odmianach, ze zintegrowaną klawiaturką, z uchwytami czy podstaweczkami. Wszystkie trzy tablety mają oczywiście magnetyczne mocowania pozwalające przyczepić rysik do do tyłu obudowy. Podstawowy model Galaxy Tab S8 jako jedyny ma 11-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz. Tablet zasila akumulator o pojemności 8000 mAh, a dodatkowym wyposażeniem jest jeszcze 12 megapikselowy aparat przedni, natomiast czytnik linii papilarnych zintegrowano z klawiszem włącznika. Samsung Galaxy Tab S8 Plus jest już większy, a do tego ma ekran w technologii Super AMOLED. Ekran ma rozdzielczość 2800 na 1752 piksele i częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz. Zasilanie tego modułu zapewnia natomiast akumulator o pojemności 10 090 mAh, a czytnik linii papilarnych powędrował już pod wyświetlacz. Zarówno Galaxy Tab S8 jak i Galaxy Tab S8 Plus są oferowane z zestawami pamięci 828 albo 12256 GB. Jak już zasygnalizowałem, największy i najciekawszy spośród tej trójki tabletów to Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Jego znakiem rozpoznawczym jest nocz w ekranie. To niecodzienne wcięcie mieści podwójny aparat do selfie, odróżniający ten model od pozostałych dwóch. Mamy tam dwie 12-megapikselowe matryce, a dodatkowo oczywiście odpowiada za zdjęcia szerokokątne. Tylny aparat jest już oczywiście taki sam, podobnie jak procesor, natomiast jeżeli chodzi o pamięci, tutaj mamy wybór pomiędzy wariantami 828 12256 oraz 16 plus 512 giga. Tablet ten imponuje wielkością. Ma wyświetlacz o przekątnej 14,6 cala i rozdzielczości 2960 na 1848 pikseli. Rozmiar ten czyni z Galaxy Tab S8 Ultra sprzęt do raczej biurowego czy domowego użytku niż takiego mobilnego, przenośnego. Niemniej oczywiście urządzenie da się zabrać w plener, bo waży niecałe 730 gramów, a bateria 11200 mAh powinna zapewnić całkiem rozsądny czas pracy bez ładowania. I to na tyle w naszym szybkim, premierowym przeglądzie nowości Samsunga. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!